Szczepan Szłapka, witamy Państwa ponownie na żywo z osiedla Rozalin w Lusówku, a z nami nasz kolejny ekspert, tym razem Pani Aleksandra Gruszczyńska, ekspert do spraw finansów. Witam Panią bardzo serdecznie. Dobry, witam serdecznie. Doradca finansowy, no chyba rzecz bardzo ważna, kiedy wymarzymy sobie własne mieszkanie, no musimy na początek sprawdzić, czy nas stać. Tak, na początek radziłabym zbadać zdolność kredytową, dlatego że to jest dość istotna sprawa, tym bardziej, że banki w różnorodny sposób podchodzą do badania zdolności, tak? Biorą różne koszty utrzymania i tak na dobrą sprawę, skoro mam pełną wiedzę na temat tego, co jest na rynku na dzień dzisiejszy, to mogę też efektywnie doradzić klientom, czy dany bank będzie dla nich dobry, tak? Bo banki bardzo różnie liczą zdolność kredytową pod względem dochodu, zobowiązań. Tak, różne elementy mają na to wpływ. Bo oczywiście możemy szukać w internecie, możemy chodzić po tych oddziałach, ale wtedy tak sobie myślę, że główny efekt, jaki osiągniemy, to siwe włosy na głowie, bo tak naprawdę ktoś, kto nie zna się na finansach, nie siedzi w tym na co dzień, nie jest w stanie dobrej oferty dla siebie wybrać, dlatego pewnie lepiej podejść do osoby, która ma to wszystko tak naprawdę i może nam przedstawić w jednym dokumencie, w jednym wydruku czy mailu. Tak, tym bardziej, że jeżeli taki klient do nas przychodzi, my składamy 3 wnioski maksymalnie. Z tego względu, że różne są sytuacje w bankach, tak, możemy czegoś nie przewidzieć. Różne niespodzianki nas mogą spotkać i my, idąc bezpośrednio do banku, niekoniecznie będziemy mieć pewność, że ten kredyt otrzymamy. Natomiast pracując w tyle lat w branży, bo już niemal 10, jestem w stanie określić, czy dany klient w tym banku będzie miał dobrą ofertę kredytową i czy to w ogóle dostanie kredyt. I bardzo ważne jest to, że Państwo ściśle współpracują tutaj z inwestorem, mają wgląd i na budowę, na projekty, także i oferta finansowa jest w małym palcu i oczywiście także to, pod jakie budynki ewentualnie wniosek można by składać. Dokładnie tak. Historię spółki znam od 2007 roku, więc jakby idę tutaj ramię w ramię z deweloperem. To tym bardziej, tak, ja wiem mniej więcej, co tutaj się buduje, z czym możemy się spotkać, jaki może być problem, chociaż zależy się od banku, bo większość banków nie ma kłopotu z finansowaniem inwestycji od samego początku, od zera. Część banków niestety tego rodzaju budowy nam nie sfinansuje, z tego względu właśnie, że nie ma nic, tak? Mamy działkę, mamy gołą glebę i w zasadzie na czym bank się ma zabezpieczyć, tak? Bank musi widzieć, że jest jakiś postęp w budowie. Bardzo istotne jest także to, że Państwo tutaj fizycznie przebywacie, więc jeżeli ktoś przyjedzie na przykład na spacer, żeby zobaczyć samo osiedle powstające, może od razu skonsultować się z doradcą finansowym. Tak, mamy określony dzień dyżuru, w którym jestem dostępna w biurze, także jeżeli klienci mają ochotę skonsultować się, to zrobimy to bezpłatnie i będziemy mogli wybrać konkretny bank. I jeszcze jeden ważny wątek, który myślę, że powinniśmy poruszyć, to ubezpieczenie, które też powinniśmy mieć, kiedy staramy się o kredyt. Tutaj mamy wyjątkową okazję, żeby takie ubezpieczenie na życie otrzymać. Tak, dlatego że we współpracy z deweloperem, deweloper poprosił, żebyśmy taką ofertę stworzyli i ponieważ większość banków niestety wymaga jako jedno z zabezpieczeń ubezpieczenia na życie, no to takie ubezpieczenie na pierwszy rok klient otrzyma, a jest to oszczędność kilku tysięcy, w związku z powyższym na początek to jest bardzo dobra oferta. To jest też dość istotne od strony zabezpieczenia samego siebie, kredytu rodziny, tak? Bo my o tym nie myślimy, my jesteśmy nieśmiertelni na dobrą sprawę. Więc pytanie, wiecznie młodzi. Dokładnie. Czy mamy w ogóle takie ubezpieczenie, tak? To na tym trzeba się zastanowić, dlatego że różne rzeczy nas mogą spotkać. A co wtedy dalej z kredytem, co wtedy dalej z rodziną? No to lepiej o tym nie myśleć, tak by się chciało powiedzieć, ale jednak lepiej o tym myśleć i być przygotowanym na każdą okoliczność, tak żeby po prostu cieszyć się mieszkaniem w takim miejscu. Dokładnie tak. Tym bardziej, że pięknie. Dziękuję bardzo Pani za rozmowę, ale proszę zostać z nami. Podejdziemy teraz do naszego kolejnego eksperta, Pan Łukasz Dębski. Witam Pana bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Teraz będziemy mówili o efektywności energetycznej budynków. Nie pomyliłem się, to już pierwszy duży plus. Teraz druga sprawa, jakbyśmy mogli naszym widzom wyjaśnić, czym to naprawdę jest, bo na pierwszy rzut oka, czy pierwsze słyszenie brzmi jak czarna magia. Czy tak, dobrze Pan wypowiedział tę nazwę. Efektywność energetyczna budynków przede wszystkim jest to element, który powinniśmy rozpatrywać dwubiegunowo. To jest teraz oszczędność energii związana z naszymi rachunkami, czyli to, ile zapłacimy za ogrzewanie, eksploatując budynek. A drugi biegun to jest ochrona środowiska, czyli to,
ile my wyprodukujemy spalin do powietrza i jak to środowisko zatrujemy. Więc jest to stricte oszczędność energii tak naprawdę związana z użytkowaniem budynków. To są nasze rachunki, to są nasze pieniądze, więc szczególnie powinno nam na tym zależeć, czy mieszkańcy, czy ludzie po prostu to doceniają, zwracają na to uwagę, czy budynki faktycznie będą nasze pieniądze chroniły. Myślę, że coraz bardziej jest to zauważalne, jeżeli chodzi o dopytywanie się, w jaki sposób budynki zostały zaprojektowane i wybudowane, z tego względu, że paliwa drożeją i rachunki są coraz wyższe i wszędzie szukamy oszczędności. Każdy z nas szuka oszczędności, szczególnie w budynkach, które tak naprawdę generują duże koszty, jeżeli chodzi o eksploatację. Żaden z nas, czyli mówię o takich szarych ludziach jak ja, kiedy kupuje mieszkanie, no nie zna się na tym, nie ma pojęcia, czy przepisy w jakikolwiek sposób nas chronią przed tym, żebyśmy na przykład nie kupili domu, w którym później w kuchni będzie zimą hulał wiatr? Tak, jak najbardziej. Są to przepisy, dokładnie określają to warunki techniczne. W chwili obecnej obowiązują warunki techniczne na rok 2014, w roku 2017 one ponownie się zmienią i one będą jeszcze bardziej zaostrzały to, jak budynki powinny być projektowane i budowane. Czyli pan, kupując lokal mieszkalny, ma zagwarantowane, że projekt budowlany przeszedł weryfikację w urzędzie i jest zaprojektowany zgodnie z przepisami. Inaczej ten budynek nie zostałby wybudowany. Więc jak najbardziej przepisy nas zabezpieczają pod tym kątem. Ale jak wiemy, jak życie pokazuje przepisy, to nie wszystko warto jeszcze dodatkowo sprawdzić. Mamy tutaj akurat taką sytuację, państwo współpracują z twórcami osiedla w Lusówku. Oni jeszcze dodatkowo kontrolują swoje budynki tak, żeby potencjalni mieszkańcy byli jeszcze bardziej spokojni o to, że jak ma być ciepło, to będzie ciepło. Tak, jest to dosyć niespotykana sytuacja i my liczymy na to jako firma, że to jest jaskółka, która czyni wiosnę. Deweloper tutaj w Lusówku rzeczywiście weryfikuje budynki kamerą termowizyjną, co nie jest spotykane i sprawdza wykonawstwo, tą część wykonawczą budynków pod tym kątem, aby pokazać swoim nabywcom, że rzeczywiście dbają o szczegóły i pilnują tego, aby budynki były wykonane zgodnie ze wszystkimi warunkami technicznymi i normami. To warte podkreślenia. No i chyba na koniec możemy tak spuentować, że warto przekonać naszych widzów, którzy rozważają zakup domu, żeby nie machali ręką na takie sprawy, bo to przez lata później będzie im albo zostawało, albo nie zostawało w kieszeni więcej pieniędzy. Zgadzam się z panem. Kupując budynek, kupując lokal mieszkalny, użytkujemy go przez kilkanaście, kilkadziesiąt lat. To wszystko wiąże się z kosztami eksploatacji, więc powinniśmy zwracać na to uwagę, jak budynek został zaprojektowany, jak został wybudowany. Z tego względu, że jeżeli przeoczymy to na początku, będziemy później ponosili tego koszty, więc warto na tym tematem się pochylić, tym bardziej, że są ku temu narzędzia, są firmy, które tym się zajmują, są narzędzia takie jak kamera termowizyjna i należy to weryfikować po prostu. Bardzo dziękuję za te, myślę, bardzo przydatne rady. Dziękuję serdecznie. Tak jak państwo widzą, warto być świadomym nie tylko tych swoich finansów, zanim kupimy mieszkanie, ale także maksymalnie możemy się zabezpieczyć przed tym, żeby później nasze pieniądze nie wyciekały nam na przykład przez nie do końca dobrze zaizolowany dach. Tych rad będziemy mieli dla państwa jeszcze więcej, warto więc zostać z nami, warto zostać z telewizją WTK na osiedlu Rozalin. Jeszcze z państwem na żywo będziemy się łączyli, a teraz zostawiamy już państwa z widokiem osiedla i mówimy do zobaczenia.